ten festiwal, film misyjny jest okazją, żeby poznać zupełnie inny świat, zupełnie inne problemy i przez to zrozumieć również te wszystkie obszary ewangelizacji, często pierwszej ewangelizacji, które są rozsiane po świecie. No i oczywiście w Afryce, która jest mi bliska, bo w Afryce spędziłem 21 najlepszych lat mojego życia. Zamiłowanie do misji i misjonarzy bierze się od dawnych lat. Ja myślałem o tym, żeby pojechać na misję i pracować. Co, jak wiemy, po dzisiejszym chociażby spotkaniu jest całkiem możliwe i tych świeckich misjonarzy liczba wzrasta. Natomiast w tamtych czasach, kiedy ja kończyłem studia i takie zamiary miałem, to było wręcz niemożliwe. Ale kiedyś ta furtka się otworzyła, no i od tamtego czasu, a to już pewno prawie ze 20 lat, to są wyjazdy kilka razy, może nawet do roku czasem, do różnych odległych krajów Afryki, Ameryki Południowej. Przyszłam dlatego, że zobaczyłam informacje w internecie, zobaczyłam reklamę festiwalu i stwierdziłam, że no to są moje klimaty, ja w Afryce byłam, na misjach się udzielam i po prostu nie mogłam nie być. Tych różnych filmów, które pokazują pracę misjonarzy naszych warszawsko-praskich, ale nie tylko, jest już sporo. No ja byłem zaskoczony, szczególnie w pierwszym dniu, kiedy nie starczyło biletów i 30 osób musiało siedzieć na podłodze, na schodach. Wczoraj i dzisiaj już nie będzie tego problemu, bo jest większa sala. I tak mniej więcej około 150-160 osób codziennie, to uważam, że to jak na pierwszą edycję to jest bardzo dobrze. Ja jestem zawsze zdania tego, że na misję trzeba wyjeżdżać nie tylko, żeby tam długo być, ale żeby też przez krótki czas poznać rzeczywistość misyjną, która zupełnie zmienia później nasz ogląd tego, co my tutaj przeżywamy, nasze problemy. Jest naprawdę trudno, widząc te dramaty, tragedie, tą sytuację najmłodszych Afrykanów. To jest rzeczywiście trudne, nie daje też tak dobrze się wyspać po powrocie. Ale jest na to remedium. To znaleźli już kiedyś Afrykanie, ja to też znalazłem. Zapomnienie w tańcu. Zapomnienie w tańcu i rzeczywiście to odstresowuje, to jest, to oni to potrafią robić i ja w ten transu miałem też wejść. I dobrze się czułem z tym. Jeżeli przychodzi misjonarz do parafii i mówi coś o swojej pracy, no to jest oczywiście dobrze odbierane, ale jeżeli później będzie można zobaczyć na filmie jego doświadczenia, to nabiera to zupełnie nowego wymiaru. Nigdy się nie pokaże tej rzeczywistości tak jak ona wygląda dokładnie. Nigdy się o tym nie opowie. To trzeba zobaczyć, trzeba poczuć, trzeba być z tymi ludźmi. Pytali ludzie, no jak to tam w tej Afryce? Otóż w tej Afryce to jest tak, mówię, wiesz, jak się drzwi od samolotu otwierają, to tak jakbyś chodził do pieca. My wyjeżdżamy w pewnym konkretnym celu odwiedzić taką czy inną misję, zobaczyć jak działają misjonarze. Ale przy okazji rzeczywiście widzimy coś niesamowitego, czego się na co dzień nie ogląda. Uważam, że każdy, kto jest jakoś zainteresowany misjami, komu to nie jest obce, powinien być. Powinien być, zobaczyć i poczuć ten klimat.